Na nowo wybudowanym boisku sportowym w Straszkowie odbył się letni gminny turniej piłki nożnej. Do rywalizacji zgłosiło się 11 drużyn, 3 składy juniorów i 8 seniorów. W pierwszym spotkaniu półfinałowym do rywalizacji przystąpiły zespoły z Różkowa I i Gozdowa. Lepsza okazała się drużyna z Gozdowa, która awansowała do finału. W drugim z półfinałów zmierzyły się zespoły z Dobrowa i Straszkowa. Do finału awansowała drużyna z Dobrowa. Straszków i Różków I zmierzyli się o miejsce trzecie, gdzie lepszą okazała się drużyna z Różkowa I. W meczu finałowym, w związku z bezbramkowym remisem, sędzia główny zarządził rzuty karne. Zobaczmy, jak zawodnicy wykonywali karniaki. Po rzutach karnych szala zwycięstwa przychyliła się na rzecz drużyny z Dobrowa. Wynikiem 3-1 wygrali turniej. Na zakończenie wójt gminy Kościelec, pan Dariusz Ostrowski, wręczył drużynom puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Na najlepszego strzelca turnieju wybrano zawodnika z Gozdowa, Aleksandra Wojtczaka. A najlepszym bramkarzem został Wiktor Kołodziejek, grający w Dobrowie.